Zabierasz się za wydanie swojej pierwszej książki i chcesz posłuchać, jak ja to zrobiłem. A dlaczego pomysł? Na to, że możesz mieć takie pytanie i pomysł na taki odcinek? Bo poprosił mnie Piotr. Piotr, mój znajomy, myśli o wydaniu swojej książki. Więc skoro Piotr myśli o wydaniu książki i chce usłyszeć, jak ja to zrobiłem, to przypuszczam, że jest to sto 100 innych osób, którym też to się przyda. A więc dla Piotra i dla Ciebie niniejszy materiał. Na początku zastrzeżenie. Ja jestem hobbystą, autorem, tak? Wydałem, napisałem kilka książek własnych, jedną książkę żony. Mam trochę tych doświadczeń, ale traktuję pisanie książek i ich wydawanie jako coś dodatkowego. Jako dodatkową wartość dla moich klientów, znajomych, przyjaciół. Także oczywiście nie jestem profesjonalnym wydawcą, i to, co tutaj usłyszysz, to jest właśnie świadectwo Twojego kolegi, który opowiada, jak on to zrobił. Możesz zrobić tak jak ja. Możesz się też zwrócić do specjalistów. Dobrze. To już skoro to zastrzeżenie mamy zrobione, to teraz pierwszy krok, najtrudniejszy moim zdaniem, to jest napisanie książki. Mając na koncie kilka książek, które napisałem i wydałem, mogę odpowiedzialnie powiedzieć, że najtrudniej było mi zawsze napisać książkę. Ja lubię pisać, mam, mi się wydaje, lekkie pióro, łatwość formowania myśli. A jednak w całym procesie wydawniczym to właśnie pisanie książki było najtrudniejsze. No dobra, to opowiem Ci, jak sobie z tym wyzwaniem poradziłem, czy radzę, bo w tej chwili jestem w trakcie pisania kolejnej książki, więc proces pisarski cały czas jest w toku. Potrzebuję, przyznam się, potrzebuję bata nad sobą. Czegoś, co mnie pilnuje, żeby pisać. Czym to jest w moim przypadku? To jest deklaracja, którą składam przyjaciołom że do tego, a tego dnia, będzie zrobiony kolejny rozdział. <laughs> to jest taki trik, który wpadł mi do głowy, gdy przy jednej z moich książek zrobiłem crowdfunding. Czyli puściłem wszędzie informacje, ludzie się śmiali, że po prostu otwierali lodówkę i fruga wyskakiwała z lodówki. Mówiłem, słuchaj, zapisz się na przedsprzedaż mojej książki. Sporo osób się zapisało, zebrałem dużo pieniędzy. Ale zebrałem coś dużo ważniejszego niż pieniądze. Zebrałem powód, żeby regularnie, w określonych odstępach czasowych, publikować kolejny rozdział. Bo miałem taką umowę z moimi czytelnikami, że kto kupuje przez sprzedaży, to na konkretny dzień tygodnia, pod taką a taką datą, otrzymuje kolejny rozdział mojej książki. I to dla mnie była rewelacyjna motywacja. I od tego czasu robię tak z kolejnymi książkami. W tej chwili piszę książkę. Nie zrobiłem jakiejś głośnej sprzedaży, marketingu, po prostu szkoda mi na to wysiłku i czasu. Puściłem wśród znajomych informację: będzie nowa książka. Kilka osób powiedziało: No dobra, dobra, ja się zapisuję, wpłacam pieniądze. Ja im obiecałem, do kiedy są kolejne rozdziały. I oczywiście tego dnia, na który obiecałem, dostarczam te rozdziały. Kolejne wyzwanie z pisaniem książki to był czas. Kiedy tę książkę pisać? Ja mam dużo roboty, ty pewno też, piszę książkę, ale jakoś trzeba upchnąć to w obowiązki codzienne. No, więc patent, który podpatrzyłem u kolegów, którym zazdrościłem przez parę lat, że się chwalili, że wstaję o 5 rano, zaczynam dzień o 5 rano. Ja sobie myślę, o, to są ludzie z innej planety, ja się kładę koło północy albo dużo później, wstaję 9, 10, jak mogę. Okazało się, że można wstawać o 5 pod warunkiem, że się położy spać koło 9 czy 10. W związku z tym pobudka o 5 to jest dla mnie jedyny sposób, żeby wyrwać czas na pisanie książki. Nie tylko dlatego, że nie mam w ciągu dnia czasu, ale nie mam głowy. Jest piąta rano, jest cichutko, teraz jesienią też jest ciemno, wstaję sobie rano, robię poranne modlitwy, medytacja, potem mniej więcej po pół godziny od obudzenia się zaczynam pisać i ten czas od mniej więcej 5.30 do 7 czy do 8.00 wspaniały czas pisania. A jak piszę? Staram się pisać na akord. Tak. Nie, nie czekam na Wenę. Nie mówię sobie, o to jutro będzie ten dzień, kiedy będę miał natchnienie na pisanie. Nie, nie. Siadam, zliczam słowa. To dzisiaj usiądę, mam napisać tysiąc słów. I siedzę, i piszę tysiąc słów. Tak, no, to jeśli chodzi o pisanie. Dobrze. To takie moje podpowiedzi, jak mi się udaje pisać książkę. Bo to, tak jak mówię, w całym procesie wydawnicznym, wydawniczym, moim zdaniem największym wyzwaniem jest napisanie książki. Skoro już książka jest napisana, no to. Bardzo ważny etap. Etap, który w przypadku mojej pierwszej książki, to był ten Izrikus pierwszy Pogodne Przywództwo, potraktowałem bez należytej staranności, ale gdzieś tam aniołowie ode mną czuwali, więc wysłali mi osoby, które mi bardzo pomogły na tym etapie, na etapie redakcji i korekty. Ja wiem od tamtego czasu, że ogromnym darem dla czytelnika, ale też dla autora jest redaktor i są korektorzy. Powiem nieskromnie, ładnie piszę, potrafię pisać. Natomiast w każdej publikacji, która wychodzi spod mojego pióra, jest dużo błędów do poprawienia. Redaktor to jest osoba, która wygładza te moje błędy. Poprawia, ale też za cenię sobie redaktorów, to po podpowiedzi na zmiany. Panie Bernardzie, ale tutaj jest jakieś powtórzenie w tym rozdziale. Ale tu pan użył innego słowa, może pan to przeformułował. Panie Bernardzie, czy ja dobrze zrozumiałam, bo jednak tamta, tamta myśl jakoś tak dziwnie brzmi. O, dla tych momentów warto żyć. Po to, po to redaktorzy są, prawda? I korektorzy. Natomiast takie ostrzeżenie dla tych z Was, którzy mają perfekcyjne podejście do życia. Nauczyłem się i dowiedziałem się od mądrzejszych od siebie, że ile byś nie robił redakcji, ilu by nie było korektorów, to w Twojej książce zawsze zostaną błędy. Po prostu przyjmijmy do wiadomości to, że potrzebna jest redakcja, potrzebna jest korekta, ale zaakceptujmy, że jak już potem po Trzech, 3-4 dniach od wyjścia z drukarni Twojej książki znajdujesz tam byka, i mówisz sobie, Boże, za co ja zapłaciłem? Przecież było dwóch korektorów, była redaktorka. Zapłaciłeś za porządną redakcję i za korektę, a błędy zawsze jej zostaną. Na ziemi nie ma nic doskonałego. Książki też nie są doskonałe. Dobrze, redakcja, korekta zrobiona. To są te łatwe elementy, prawda? Bo książka jest napisana. Ach, i potem grafika. Ważne jest, żeby książka ładnie wyglądała, żeby były w niej ilustracje, żeby te myśli, które zawarłem w książce, były w jakiś sposób ubarwione. Ja to robiłem na różne sposoby, i też w tych książkach, które w tej chwili wydaję. Na przykład w jednej z książek poprosiłem osobę, która jest zawodową graficzką, żeby narysowała mi ilustracje. I ona narysowała 300 ilustracji do książki. To było bardzo ładne. To było takie specyficzne i jestem jej wdzięczny, że na to zrobiła. Natomiast w pozostałych książkach, w większości moich książek, po prostu kupowałem zdjęcia, tak zwane stokowe zdjęcia, czy z tych zasobów, gdzie się kupuje, czy można po prostu na licencji otwartej otrzymać zdjęcia, i te zdjęcia umieszczałem. Natomiast w przypadku książki, którą wydawałem dla żony, to zleciłem cały proces redakcyjny agencji, która się tym zajmuje. Czyli oni robili skład, łamanie i też mieli swojego grafika, i tam po prostu grafik robił te ilustracje. Także to, jeśli chodzi o temat ilustracji. No i. Przechodzimy do tematu składu i łamania. Tutaj, to co na tym zdjęciu widać, to oczywiście tak się robiło hmm, ten proces dawniej, jak to się ręcznie robiło. Teraz to oczywiście wszystko jest na komputerach. W moim przypadku, skład i łamanie, czyli przyjęcie ode mnie tekstu, w zasadzie przyjęcie od redaktorek tekstu i wlanie już w taką formułę, żeby to wyglądało tak, jak ma wyglądać. Robi Pan Jacek, który, którego poznałem przy okazji wydawania tej pierwszej książki. I z Rikus, pogodne przywództwo. Potem większość książek, które dawałem, prosiłem pana Jacka, że mi robił skład i łamanie. A jakoś się z panem Jackiem rozumiemy i, yy, i mam do niego zaufanie i mu zlecam. Natomiast w przypadku znowu książki mojej żony o kreatywności, chciałem cały proces delegować. Wtedy agencja po prostu wzięła też na siebie skład i łamanie. Także w zasadzie wszystko od tego Rękopisu czy tego maszynopisu od mojej żony, który był poprawiany, aż do przekazania PDF-ów do drukarni, wszystko było wtedy w rękach agencji. I to też było dobre rozwiązanie. Moja najnowsza książka nie pójdzie do agencji. Sam będę budował mój zespół redaktorów, korektorów, grafików, pana Jacka i tak dalej. Dlaczego? Nie tylko dlatego, że jest nieco taniej budować własny zespół. Ale lubię sobie podobierać najlepszych na poszczególne etapy, jeśli chodzi o moją własną książkę. Natomiast, jak mówię, w przypadku mojej małżonki no, nie miałem czasu, nie miałem głowy, żeby się tym osobiście zajmować. Wolałem, żeby ktoś to dobrze zrobił. I to oczywiście było dobrze zrobione, także ja nie narzekam. Natomiast, jak mówię, w przypadku własnych książek wolę tutaj ten zespół redakcyjny budować samodzielnie. No i nadchodzi ten moment, gdzie pliki PDF trafiają do drukarni, ruszają maszyny drukarskie, z których potem w paczkach przychodzi książka. Teraz ja drukuję tylko pomyślę sobie czy na pewno wszystkie tak wszystkie. Wszystkie moje książki drukowałem w tej jednej tej samej drukarni Sowa Druk tutaj pod Warszawą. Mój znajomy polecił mi tą drukarnię, gdy drukowałem Izrykusa. Byłem zadowolony, cały czas u nich drukuję. To jest drukarnia cyfrowa, to też warto powiedzieć, czym się różni druk cyfrowy od druku offsetowego. No, cyfrowy możesz nawet 10 czy 20 egzemplarzy wydrukować, bo to jest troszkę tak jak drukowanie na kserokopiarce, prawda? To jest cyfrowo drukowane. Jakość druku jest bardzo dobra, to znaczy dla mnie laika jest nie do odróżnienia, czy to druk cyfrowy, czy to był druk na maszynie offsetowej. Natomiast. Tam się opłaca przy małych nakładach. Bo jeżeli od razu drukujesz 1000 albo 2000 egzemplarzy, to oczywiście pójdziesz do drukarni, która ma offsetowe maszyny drukarskie, przygotują ci matrycę, tam wydrukują ci 2 albo 3000 egzemplarzy, i oczywiście wtedy koszt jednego egzemplarza, druk jednego egzemplarza będzie dużo, dużo niższy przy druku cyfrowym. Ale w moim przypadku, gdy ja nie jestem zawodowym wydawcą, gdzie tych książek drukuje 100, 200, 300. 400 czy 500 egzemplarzy to drukuję sobie cyfrowo, nawet zdając sobie sprawę, że na poszczególnym egzemplarzu pracę płacę więcej niż gdybym to drukował offsetowo. I przechodzimy do ostatniego elementu, który nazwałem marketing i sprzedaż. W przypadku jednej z książek miałem taką ambicję, żeby ona trafiła do empiku, żeby trafiła do księgarni i zadałem o to, żeby audio był w audiotece, żeby dostęp online'owy był na Empiku i potem stwierdziłem, że na kolejne książki to w ogóle tego nie potrzebuję. Znaczy, ja tworzę książki głównie dla moich znajomych, przyjaciół, klientów, takiego poszerzonego kręgu moich sympatyków i fanów, może by tak, można by tak powiedzieć. Wystarcza tych egzemplarzy 300, 400, 500. Natomiast to, co było dostępne w Empiku w Audiotece, coś tam się sprzedało, ale moim zdaniem przy zalewie rynku publikacjami i autorami, to nie bardzo mam chęci i energię, żeby się przebijać, żeby robić jakieś wielkie promocje. W związku z tym w moim przypadku ten marketing jest w gronie moich sympatyków przez YouTube'a, przez newsletter i sprzedaję przez po prostu własną księgarnię online'ową. W którymś tam momencie podłączyłem to też do Allegro do Ceneo. Można to, ale to jakoś nie było rewelacyjnie. Każdy, kto tam potrzebuje moją książkę znajduje sobie na fruga.net po prostu w mojej księgarni. Księg prowadzenie księgarni online'owej, to się poważnie nazywa księgarnia online'owa, no miałem Poprzednio miałem na Shoplo, teraz mam na WooCommerce, to są grosze, to jest tak naprawdę chyba z kilkanaście złotych miesięcznie się płaci, czy tam jeżeli to jest jakaś platforma cudza typu Shoplo, tam chyba było kilkadziesiąt złotych miesięcznie, że mieć tą księgarnię, gdzie ludzie mogą klikać, zapłacić online, ty tą książkę wysyłasz. Także sprzedaż i marketing w przypadku tego self publishingu, jak mój, po prostu na małą skalę dla tych, którzy potrzebują to, znajdują to sobie kupują. Mam nadzieję, że i ty Piotrze, i ty nie Piotrze skorzystałeś, skorzystałeś z tej mojej opowieści jak wydaje książkę jeżeli masz jakieś jeszcze pytania, potrzebujesz czegoś się więcej dowiedzieć zapraszam tutaj w komentarzach na no ciebie możesz zapytać chętnie odpowiem, chętnie dopowiem no i powodzenia w twojej przygodzie pisarskiej pogodnie się pozdrawiam